operacja nie może się udać. To genialny chirurg. Doktor Dobraniec, to jest świetny film. Dobrze. Co za rek? Ale nie wiadomo, czy chora będzie żyła. Cóż z tego, ale operacja przecież była genialna. Mówię tylko, nie uszkodzę meningu. Pierwszy zmian jest taki przystojny. Ale ma podobno piękną żonę i jest zakochany w niej po uszy. Szkoda. Ta operacja to nowy i wielki triumf chirurgii. Tak. Gdy ją przywieziono, myśleliśmy, że nie przeżyje godziny. Jeden tylko nasz profesor mógł się zdobyć na taki zabieg. Przesada. Znamy więcej podobnych operacji. Wszystko w porządku, panie profesorze. Temperatura 35,9, ciśnienie 114, puls bardzo słaby. Z lekką arytmią 60-63. O, doskonale. Będzie żyła. Mam dziś małe święto domowe. Halo? Tak? Służący pana profesora w jakiejś bardzo ważnej sprawie. Ważna sprawa? To znaczy, że jeżeli się spóźnię, obiad będzie do niczego. Ale prawda da mi górę? Już wyszedłem, pani powierzchni. Pan profesor już wyszedł do domu. No panowie, na nasz czas na obiad. Tak, tak, tak. Idziecie kolego do kawiarni? Nie, nie, idę na brydża. Dzisiaj rocznica ślubu profesorostwa. Takiego męża mogłaby pozazdrościć pani Beacie każda kobieta. Tak. Ten ma szczęście. Wydaje mi się, że pan go nienawidzi, doktorze. A mnie się wydaje, że pani jest w nim zakochana. Beato, Beato, no nie gniewaj się, dziecko, przecież to praca, to dla ciebie, Beato. Wiem, że postępuje podle. Tak, to. Nie wolno mi było tak postąpić. Thank you.
widzisz, nie będę mógł ci dać takiego zbytku, do jakiego przywykłaś. To nieważne, Janku. Ja ciebie kocham. Beato. Szczęśliwi, Bea. Będziemy szczęśliwi. Zobacz. Bez gwarancji bankowej piątkę na hipotekę monopolu spirytusowego. Co? Co? Nie cokaj, albowiem obcokany będziesz. Napisano, jakim cokiem cokasz bliźniego twego, takim i ciebie obcokają. Ciebie, obywatela 30-milionowego państwa z dostępem do morza. Czego pan sobie życzy? Zdrowia, szczęścia i wszelkich pomyślności. A nadto winszuję sobie napełnić mój pusty żołądek rozczynem 45% alkoholu. Proszę. Thank you, my darling. Jednakże pozwól, hojny ofiarodawco, że ja w zamian ofiaruję ci coś cennego. Myślę o swoim towarzystwie. No możesz dostąpić tego zaszczytu. Nobles oblige. Ja stawiam. Oho, oho. Zmokłeś, Siri, przemarzłeś. No, chodź do mojej chatki. Ogrzać się. Słyszysz? To świerszcz gra. Za moim kominkiem. Halo? Panie Drożdżyk, jeszcze jedno. Bo uważasz, nie sztuka być kimś, sztuka być niczym. Niczym. Ja to ci mówię. Voilà. Bo jeżeli tylko jesteś na swoje nieszczęście czymś, Walkirio, ogórków, oho, to źle z tobą. Byle co przetoczy się przez ciebie i pękniesz, my darling. Tak jak ty teraz. Bo oczywiście wiedziałem, kobieta. Zdradziła. Aha. No to i co? Cóż to jest? Co to jest? To jest wszystko. Wszystko. No precz, że demonie, duchu nieczysty. Tak to jest z kobietami. Nie rozumiem. Przecież ja dla niej wszystko. Wszystko. A ona dlaczego?
tęskniła za miłością. A przecież tak jak ja, nikt jej nie będzie kochał. Nikt. Na całym świecie. Stań się niczym, a będziesz szczęśliwy. Majdary. Za mną jest prawo. Córka jest moja. Moja. Filozof. Idziesz? Ekscelencja płaci. Drożdżyk. No co strugasz frajera? Oddaj gościowi resztę, widzisz, bo... A teraz odprowadzimy cię, żebyś nie zbłądził jak dziecko we mgle. W nieznane, przyjacielu. A gdzie my jesteśmy? Co to jest? A tu już jest koniec świata. Pijany i ty co? Co się zajedli? Nie wiem. A gdzie wasz dom? Nie wiem. Spił się. Jak to nie wiecie? Nie macie domu, żony? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Marysiu! Nie widziałaś dzisiejszej gazety przyniesionej z miasteczka? Widziałam. A gdzie jest? O, tam. Marysiu, daj to. Mój latawiec. To nic, kochanie, to nic. Zrobimy ci drugi latawiec. Taki duży. Czy taki sam, jaki dostałam w zeszłym roku od tatusia? Kiedy tatuś przyjedzie? Baw się tutaj, kochanie. Ja zaraz wrócę. Myślałem, że będziemy szczęśliwi. A my też. Dałeś mi tyle szczęścia. Tyle szczęścia. Nie. Wyrządziłem ci krzywdę. Januk, jak ty możesz tak mówić? Tak. Krzywda. Tobie i tej małej. I jemu. Ja. Nie wolno budować
swego szczęścia na cudzej krzywdzie. Kiedy umrę, wrócisz do niego. Wrócisz. Zapomnisz. Kurde. Będzie wam znów dobrze. Go co za jeden, a on nie wiem. Nie wiesz? No to i sprowadziłem go na posterunek, panie przodowniku. Wasze imię i nazwisko. Wasze nazwisko. Nie wiem. Skąd jesteście? Nie wiem. Nie wiesz, skąd jesteś? Jacyś ludzie dają mi ubranie i poszedłem. I tak chodzę. Dawno chodzę. Wszyscy mnie pytają, skąd jestem. Ja nie wiem. Myślę. Nie pamiętam. Głowa was boli? A może wy jesteście chorzy? Chory. Jaki on tam chory, panie przodowniku, włóczęga. Przenocujecie tutaj w areszcie, a jutro odeślę was do starostwa. Dajcie mu coś tam zjeść. O, żeby tak takiego trafić, panie przodowniku, daliby nagrodę. To ten doktor. Co? Piękny mężczyzna. Pan w domu, Bronisławie? Chcę się widzieć z mężem. Pana profesora dotychczas nie odnaleziono. Co takiego? Pan profesor wyszedł z domu tego samego dnia, kiedy pani profesorowa wyjechała i nie wrócił. A może pan doktor Dobraniecki ma jakieś nowe wiadomości? Pani profesorowa? Panie doktorze, co się stało z Rafałem? Na miłość boską, co się z nim stało? Proszę. My o tym nic nie wiemy. Szukamy go wszędzie. Znikł bez śladu. Sądzimy, że raczej pani jako żona. Proszę. Obaj przeze mnie. Proszę. Co pani zamierza teraz robić? Mąż na pewno zabezpieczył panią. Nie wezmę nic. Dam sobie radę sobie. Będę pracowała. Niech pan nie myśli o mnie tak źle, panie doktorze. Ja nie jestem zła. Jestem tylko nieszczęśliwa.
Za włóczęgostwo 6 tygodni aresztu. Czego? Pracy. Nie ma pracy. Więc nie porzuciliście włóczęgostwa od 10 lat. Mamuś, przestań już pracować. Tak późno. Zaraz kończę, zaraz. Siedzę trochę dłużej, ale za to moja córa będzie miała najpiękniejszą sukienkę w miasteczku. Mamusiu, moja kochana, moja. Ojej, jakie ty masz poklute paluszki. A wiesz, Marysiu, już niedługo ręce twojej matki będą mogły odpocząć. Będę grać u pani Szkopkowej w kinie. Nie, kinie. Ma
ale teraz spać natychmiast. A jak mówię, że nie pamiętam, to nie chcą wierzyć. A co ja temu jestem winien? Gonią wszędzie jak psa. Tacy już oni są. Ludzie. No właśnie. Że to niby włóczęga, że dokumentów nie ma. A co ja mogę zrobić? Co? To mój towarzysz był, a jak mu się zmarło, to wziąłem jego papiery, chociaż swoje mam, ale że to niby może kiedyś to weźcie, przydadzą się wam. Antoni Kosiba. Bóg wam zapłaci. Macie Kosiba. Teraz przynajmniej będziemy mieli dobrą muzykę w kinie naszym. Mechanizacji brak absolutnie. Żeby tak dźwiękowe kino, o. Dźwiękowe? Nigdy. Żeby ludzie na płótnie gadali takie oszustwo po moim trupie. Smacznego. Gorzkie co? Oj, pomyliłam się. Znów nie to. Mechanizacji pani brak absolutnie. Zonia, rusz się. A skądże to Bóg prowadzi? A, z daleka, gospodarzu. Aż spod samego Kalisza. Pod Kalisza. A kto go tam wie, gdzie ten Kalisz? A, pewnie, że daleko. Świat jest wielki, a ludzie na nim rozmaici. A jak tobie na nazwisko? Kosiba. Antoni Kosiba. Kosiba. A cóż ty tak chodzisz, że miejsca nigdzie nie zagrzejesz? Za pracą chodzę do tego. A za jaką? A jak Bóg da, ja każdą robotę znam. Jakżeż to tak? No, już 12 lat po świecie chodzę. Nauczyłem się wielu rzeczy. 12 lat? To domu nie masz, że tak chodzisz? Nie mam. I baby swojej nie masz? Nie mam. Dlaczego? Nie wiem. Przez baby to tylko kłopoty i zgorszenie. Ale żenić zawsze się trzeba. A takie prawo boskie. Basyl!
Syn Prokopa. Parę miesięcy temu nogi se połamał, a wszystko bez te przekleństwo. Nie melozorem bez próżnicy. Ja już dłużej nie wytrzymam. Lepsza śmierć niż takie zwycięstwo. Was. Żeby ja stary był, to nie. Ale to kara boska za grzech ojca. Synoczku, nie mów tak, synoczku. Tak, za to, że ojciec przeklęty. Ja mam za to cierpieć. Za to ja. Ja stryjowi odebrałem jego młyn. Nie ja, ale ojciec. Nie mów tak, nie mów. Zaczysz na mnie to kalectwo. Kiedy spojrzę na te swoje nogi, to wolałbym się mnie urodzić. Co ty? Czego ty chcesz? Będzie już kilka miesięcy, jak połamałeś nogi. Piąty miesiąc. A kto ci zestawiał? Doktor ten... Pawlicki. Zadeliszek mówił, że będę zdrów. Deseczki nogi mi włożył, a jak zdjął, to powiedział, że już nic nie pomoże. Chciałem do samego Wilna powieźć, do szpitala, ale doktor powiedział, że nie ma po co, bo i sam Pan Bóg nie pomoże. To nieprawda. Jak to nieprawda? Ja może pomogę. Człowieku, co ty gadasz? Doktor nie pomógł, a ty? Ja może pomogę. Tu trzeba skórę przeciąć. No, trzeba będzie tobie kości na nowo rozłamać i prawidłowo je złożyć, zestawić. Będziesz zdrów, będziesz chodził jak dal. Nie dam, nie pozwolę. Sam doktor powiedział, że tu nic nie pomoże, a ty głupi nieuczony chcesz? Nie dam. Ojciec, ja chcę, żeby on to zrobił. Wasyl. Co ty gadasz? Opamiętaj się. Ciebie jednego mam. Chcesz, żebym był wiecznym kaleką? Boże, zlituj się. Boże, zlituj się. A jak ty go z tego kalectwa nie wydobędziesz? To twoje prawo będzie choćby mnie nawet zabić. Żal mi go. I ciebie mi żal. Przysięgniesz mi ty, że chłopiec nie umrze? Przysięgnę. Pochodź. Na świętą, przeczystą
Na świętą przeczystą. Na Chrystusa Zbawiciela. Na Chrystusa Zbawiciela. Przysięgam. Przysięgam. Ja się nie boję. Sam zobaczysz. Ani jęknę. Ja przetrzymam, tylko żeby dobrze było. Wiem, Wasylku, że jesteś odważny, ale możesz się rzucać, choćbyś nawet nie chciał. I popsujesz, więc muszę cię przywiązać. Patrz tutaj, wybij w pułap. Nad nami grzesznymi miłosierdzie. Synoczku, Wasylku, żyjesz ty, żyjesz. I będę chodzić? Będziesz. Jak wszyscy? Daje siły. Panna Marysia gra całkiem jak jej nieboszczka matka, co? Dobrze gra, pana.
pokaż, co potrafisz. No, rusz się. Śmiało, śmiało, śmiało. No. Zostań z nami. Żyj z nami, jak rodzony cię, jak pod własnym dachem. Dziękuję. No, ruszam, co? Zły duch, prety ludzie, nieczysta siła. Podajcie język wsparcia. Spęta w nim siła. Cuda robi. Znachor. Znachor. Zostaniesz z nami, co? Ostrzyżem cię, ubierzem. A toż w takich szmatach lazić będziesz. Wyglądasz sam akurat jak ten strach na wróble. Zostaniesz? Pani sobie nie wyobraża, droga pani Szkopkowa, że to taki zwyczajny znachor. Nie wierzy pani, żebym tak na tym ale miejscu padł? Wierzę, wierzę, tylko wie pani, znowu mi ta powieka tak zaczyna drgać. O, widzi pani? Nie bierze ani grosza, jeszcze się z innymi dzieli. Oj, moja pani, co to znaczy, że pani mi się tak jakoś w oczach dwoi? Nie, zdaje się pani. Ojej, może ja inne lekarstwo wzięłam na kolki? Więc powiada pani, że ten znachor taki nadzwyczajny. Poproszę bilecik, panią. A, bilecik, a za ile? Za 75 groszy? Nie, za 50. Nie, to proszę pana. I resztę panią poproszę. Resztę. Oj, nie przepraszam pana. Zaraz resztę. Tak. Dziękuję. Ale go ten znachor wykurował. I pani by pomógł, moja pani. Powiada pani. Hmm. Pan Wojto, proszę, proszę. Miejsce dla pana zarezerwowane. Hej, pani Franuś, po co ta rezerwa? I tak bloku nie ma. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, pan. Proszę o miejsce pierwszorzędne po trzeciorzędnej cenie. No niby dlaczego, tak? Po znajomości, pani Szkopkowa. No i tak będę robił publiczność, no nie? Programik? Nie, dziękuję, dziękuję. Już państwo Wończorkowi mi dali. Mam, dziękuję. Proletariusz psiakry. Z ręko się pcha. A skąd ty wiesz, że ja takiemu golcowi chcę lapę uścisnąć? Na pierwszorzędne miejsca, za trzeciorzędną cenę. O znajomości. Ale panna Marysia to ma powodzenie u tego wojska. Panna Marysia to nawet na mnie oczkiem nie zerknie. A każda inna w Radoliszkach byłaby szczęśliwa. Jakbym się w niej tak kochał, jak w pannie Marysi. Co panna Marysia takiego raczka z piekla? Że aż w ciemności widać? A, to pewnie randeczka z panem Czyńskim. Proszę odejść. A kto mi każe? Ja. Jak pana grzecznie proszą, to niech pan nie przeszkadza. Pan tak grzecznie prosi, no to trudno. Tyle razy prosiłam pana. Pani wszystko. Żeby pan nie przychodził. Dlaczego? Tak mnie pani nie lubi. Pan wie dlaczego. Nie wiem. Całe Radoliszki tylko o tym mówi. Całe Radoliszki? Boże. I na co to pan? Pan, syn dyrektora Czyńskiego. Pan dyrektor Czyński z domu hrabianki Brańskiej. No zobaczy pan. Całe miasteczko zaraz się zleci tutaj. Dla mnie? Nie wierzę. Proszę, przepraszam. A co? Nie mówiłam? Ale ruszyło się, co? Absolutnie. Moje uszanowanie, pani aptekarzowi. Dzień dobry, pani aptekarzowi. Dzień dobry. Za 75 groszy, tak. Prawda? Byłam już na tym, ale to takie ładne. Tak. Dziękuję. Ładne, a pan Czyński jeszcze ładniejszy. Ale się naperfumowała do niego.
I ta Putyfarowa już jest. Panie Leszku! Ani słowa. Jesteśmy na cenzurowanym. Słuchaj o nas. Moja pani, ten mój panicz to ciągle tu przesiaduje. Pan Czyński jest zakochany. Ja błagam, niech pan idzie. Dobrze, panno Marysiu, już idę, ale stamtąd wolno mi na panią patrzeć. A myśleć o pani? A kochać panią? To już nie będę, tylko niech się pani nie gniewa. Nawet patrzeć na panią nie będę, przysięgam. Co nie? Patrzeć można. A ja pani mówię, moja pani, że to są plotki. A jakie ma pretensje? A przecież starsza ode mnie. Pani Szkopkowa. Co? Calował się. Calował się? Przy wszystkich. Przy wszystkich. Pan Czyński. Tak. Z Marysią. Z Marysią. Ach, co doma Gomora. Na własne oczy widziałam przecież. Ojej. Marysia. Czyński. Wstyd. Sodoma. Bez zasad. Bez wstydu. Dosyć tego. Dosyć. Nie ścierpimy. Radoliszki mają tego dosyć. Precz. Skandal. Takiej pociechy się od ciebie doczekałam za moją opiekę. Ty z tym paniczem. Ale przecież ja nic. Tak, ty nic i on nic. Ale posłuchaj, co o tym ludzie mówią. Okropnie źle mówią. Takich rzeczy w miasteczku się nasłuchałam, że... Tym złego, że ja czasami z panem Czyńskim porozmawiam. Przecież to bardzo przyzwoity człowiek. No, przyzwoity, ale jak chodzi o dziewczynę, to każdy... Nie, ja umieram. No, czuję, że umieram. Już mnie wynoszą. Co? Ja nie wiem, naprawdę, jakie lekarstwo już i na co brać. Znowu mechanizacja nawaliła absolutnie. Trzeba by doktora sprowadzić, pani Szkopkowa. Ja nie chcę doktora. Nie, więc co robi? Nie chcę doktora. Po doktorze to już chyba tylko na cmentarz. Co też pani mówi, pani Flor? A może by tak pokosimy, co? Po znachorze? No, to niezwykły znachor, to cudotwórca. Ile on już ludzi od śmierci uratował. Tam tłumy do niego do mlyna zjeżdżają z samego Wilna. Tak? No to ja chcę znachora. No, dajcie mi znachora. Rację. Bo taka choroba to absolutnie. Dla niego raz plunąć od razu tej cholerze lepu kręci. Co? Jakiej cholerze? No, niby tej chorobie. Tak. No to koniecznie tego znachora. Ale on tu nie przyjdzie absolutnie. On do nikogo nie przychodzi. To może pan Franuś po niego pójdzie. A co ja mu tę chorobę w ręku zaniesę? On ze mną gadać nawet nie będzie chciał. Ja się go w ogóle boję absolutnie. O, żeby tak panna Marysia. Mlyn blisko, za miasteczkiem. Ja pozna chora, nie. No tak. Marysiu, to może byś ty poszła po tego znachora. Panna Marysiu. No Marysiu, co się stało? Nic, po prostu spieszę się. Aha, spieszy się pani. Oh! Proszę mnie puścić. Puścić? Proszę bardzo. A nie! Dlaczego się pani na mnie gniewa? Nie, ja się wcale nie gniewam, ale to wszystko nie ma sensu. Cóż ja jestem tylko biedna dziewczyna z małego miasteczka, a pan... A pan kocha tę biedną dziewczynę, rozumie pani, panno Marysiu? I nikt na całym świecie mi tego nie zabroni, nikt! Jest znachor? Jest. Proszę. Za tydzień przyprowadź ją znowu. Niech cię Bóg błogosławi, niech ci da wiele szczęścia. Dobrze, no do widzenia. Do widzenia. Dziękuję ci, dziadzie. Z Bogiem.
panienka do mnie? Tak. Moja opiekunka jest chora. Pani Szkopkowa w Radoliszkach, więc... No, ale w Radoliszkach jest doktor Pawlicki. Pani Szkopkowa go nie chce, więc chciałam pana prosić, żeby pan poszedł. Nie mogę, panienko. Ja do miasteczka nie chodzę. Ilu tutaj na mnie chorych czeka? A to biedni ludzie nie mają na doktora. Trzeba im dopomóc. Pani Szkopkowa prosiła koniecznie. Nie mogę. Nie mogę, panienko. W takim razie przepraszam. Panienko. Idę z tobą. Dziękuję panu. Więc panie znachorze, zawsze mnie coś kluje. Ja, jak nie tu, to znowu tam. Marysiu! Słucham. Ach, jesteś już gotowa, no to dobrze. Zdaje mi się, że tam goście zaczynają się schodzić na bal. Albo panie znachorze, o powieka zaczyna mi tak drgać, o tak. Jedna, o, albo druga. Tak. I... Panie znachorze... Dobrze, Marysiu. Dobrze. Więc panie znachorze, więc i to mi dryga i w ogóle dryga. I, więc co mi pan na to pomoże, panie znachorze? Ja już tyle biorę lekarstw, czy jedno więcej, czy mniej, to już mnie nie zaszkodzi. Co pan robi? Co? Proszę. Oj, żeby mnie nie uroczył. Jak słyszę, Leszku, stałeś się zapalonym kinomanem, co? Nie. Owszem, lubię kino. Nie, nie, nie. Michalesia może odejść. A czy nie zauważyłeś tam w kinie niejakiej Marysi? Cóż to ma do rzeczy? Tyle tylko, że ty i ta Marysia staliście się tematem plotek w miasteczku. Gdzie sobie z plotek? Ale wasza tajemnica stała się tajemnicą publiczną. Nie zapominaj, kim jest ta panienka i jaką ma opinię. Jak mama może w ten sposób mówić o biednej, ale uczciwej dziewczynie? Och, uczciwy, nie bądź naiwny, bądź mężczyzną. Ach tak, doskonale. Będę. Ale zabawa, co? Radoliszki takiej nie pamiętają. Ale będziemy mieli masę roboty. Pani Szkopkowa nie przyjdzie. Znachór jeszcze jest u niej. Ale nic i nie jest. Baba zdrowa jak ryba. Mechanizacja w porządku. Absolutnie. Tak. Wy śmienicie. Dobry wieczór. Bawimy się doskonale. Naturalnie. Panowie, proszę, damy do Mazura! Proszę. Wolno panią poprosić do Mazura? Czy mogę panią poprosić do Mazura? Ale panowie, nie wszyscy naraz. Mazura obiecałam niestety już mężowi. Otóż i mężuś. Janusiu, właśnie jestem. Za chwilkę Mazur. Uważasz? Partner jeszcze się nie zjawił. Może panienka ze mną zatańczy? Dziękuję, ale ja nie lubię tańczyć, Mazur. Thank you.
Czego oni chcą od niej? Ja im pokażę. Ja im psia krew pokażę. Ja im pokażę, jak się mazura tańczy. Panna Marysia. Słucham pana. O rany, Wojdylo. Winsuje, winsuje panna Marysia. Ja nie wiem czego. No tego, że panna Marysią, Marysią. Ja nie rozumiem, czego pan chce ode mnie. Ale to nic, ja się tym nie martwię. Ja jestem nawet cudownym kumorzem, cudownym. Mogę nawet zaśpiewać. Panna Marysia sama mieszka, więc przyjmuje często Leszka, ho, 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 ha, 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 przez to złą opinię ma. Kto, kto, kto? Ta, 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 panna Marysia, tra, la, la. Ładnie, co? To moja kompozycja. No i co pani o tym sądzi, panna Marysiu? Ja to panu chętnie wytłumaczę. Na osobności. Ten Wojdylo to sila. Spogruchocze mu kości. Panie Wojdylo, pański instrumencik. Idź do diabła, ty stary ośle. Tylko nie stary. Nie będzie drugiego kupletu. Zagraj pan walczyka. Już, zaraz. Bezczelność. Ma jeszcze odwagę popisywać się tańcem. Chodźmy stąd. Bal się nie udał. Marysiu, przyjechałem tu, żeby ci zadać jedno pytanie. Czy zechcesz zostać moją żoną? Co ty płaczesz? Tylko jestem szczęśliwa. Marysiu, jutro powiem rodzicom i za parę tygodni... Wiesz, wszystko wydaje mi się snem. To ja jestem naprawdę zaręczona. Tak, kochanie, jesteś moją narzeczoną. O, jaka jestem strasznie szczęśliwa. Szczęśliwa. Thank you.
Morderca. Morderca! Morderca! Na ratunku! Na pomoc! Ratunku! 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 Na... To dla Szkopkowej. Jutro idę do miasteczka. A ty nigdy do miasteczka nie chciał chodzić, Antoni. Czy ciebie tam jakaś dziewczyna nie ciągnie, to? Może, może. Na pomoc! Ratunku! Ratunku! Oni żyją jeszcze. Co? Prędzej! Co mnie zrobił? Ratuj! Kogo, człowiek? Oni żyją jeszcze! Co się dzieje? Ręki! Ludzie! Co? Na Boga! Do mnie! Do mnie! Na Boga! Co się dzieje, ludzie? Na Boga! Sonia! Ludzie, ratuj! Sonia! Co się dzieje? Na Boga! Ratuj, ludzie! Ludzie, co się dzieje? Ludzie, co? No. Co? Akurat przejeżdżaliśmy koło Lakuńskiej. No, no, no. Kiedy ten wyskoczył i krzyczy ratunku. Ojej. Biegniem, a tu, Boże odpuść, leżą na drodze. Moja. Już i dechu w nich nie było. No to uradziliśmy zanieść do Znachora. Sam nie dam rady. Trzeba posłać po doktora. Zaprzęgaj. Dobra, konio, ja pojadę. Daj mu konia. Dobra, letę, letę. Ratuj ich, ratuj. Wody gorącej, prędzej. A wy odejdźcie stąd. Moja Boga, ludzie, kuch. Leszku! Czy on żyje? Doktorze, niech mi pan ratuje syna. Zaraz, pani, zdejmę z niego też szmaty i zbadam go. Nie trzeba go męczyć. On ma złamaną lewą rękę w dwóch miejscach. Zestawiłem kości jak należy. Proszę mi nie przeszkadzać. Tam nie ma nic do roboty. Ją trzeba ratować. Co jest? Kość wgnieciona do mózgu. Doktorze! W tej chwili, proszę pani, zaraz. W tej chwili. Tak, to już agonia. Doktorze, ratuj pan. A cóż ja tu mogę? Panie doktorze, prędzej! Złamanie podstawy czaszki i uszkodzenie opon mózgowych, stąd te drgawki. Stan beznadziejny. Lada chwila będzie koniec. Panie doktorze, na miłość boską prędzej! Panie doktorze, niech ją pan ratuje! Głupi człowieku, jak ja ją mam ratować? Panie doktorze! Niech pan doktor zrobi jej operację. Odczepcie się, po diabla, tutaj operacja jest. Trupa będę operował. Tutaj jest złamanie podstawy czaszki. Tutaj najtęższy geniusz chirurgiczny nic nie pomoże. Zrozumiano? Panie doktorze! Proszę pani, już idę. W tej chwili robimy zatrzyk. W tej chwili. Tak, rzeczywiście. Wie pani, złamanie ręki, no ale to nic poważnego. W każdym razie ja wolę zrobić rentgen. Im prędzej, tym lepiej. Tak. Gdybym miał takie narzędzia jak pan doktor, to ja bym sam spróbował. No to całe szczęście, że ich nie macie. Wsadziliby was do kryminału, bo nie macie prawa zajmować się leczeniem. Można go przenieść do auta. Proszę, szanowni pani, w tej chwili zawolam ludzi. No, proszę iść teraz ze mną tam. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Weźcie go pod głowę. Tak, 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 tak.
wychodzić. Proszę pani, wszystko będzie dobrze. Naprawdę, niech pani się uspokoi. Ta dziewczyna, czy sądzi pan doktorze? Nie, no z niej nic nie będzie, proszę pani. To już koniec. Więc śmierć sama przecięła to wszystko. Marysiu! Leszku! On wszystko słyszał! Też nie, proszę pani, on mówi w gorączkę. Ojciec cieszy się bardzo z twojego powrotu do... Pisze, że w domu wszystko po staremu. No, Michalesia plotkuje jak zwykle. Doktor Pawlicki kłania się tobie, pięknej Rywierze, gdzie dzięki tobie spędził cały miesiąc. Mamo, chciałbym wrócić już do kraju. Jestem już zupełnie zdrów. Jestem już zupełnie dobrze. I pomyśleć, że panu zawdzięczam życie, że gdyby nie pan, to... Cóż tam ja, panienko? Tylko pan. Tyle dobrego zrobił pan dla mnie. Pan, człowiek obcy. Widzisz, moje dziecko, ja nie mam rodziny, nikogo na całym świecie. Może dlatego ja tak ciebie pokochałem, jak córkę rodzoną. Pokochaj i ty troszkę, jeżeli może. Zostań ze mną. I co, panienko, nie trzeba, nie trzeba. Widzi pan, trzeba. Ja teraz nie mam nikogo na świecie. A myślałam, że jest ktoś. Ale on zapomniał. Pamiętam taki wiersz. Mamusia go tak bardzo lubiła. Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière. J'aime son feuillage éploré. La falaise. Ona żyje? Proszę poruszyć głową, tak. Jeszcze, jeszcze. Dobrze, dobrze. No, panie komendancie, teraz już nie mam najmniejszej wątpliwości. Panie Kosiba, pan doktor oskarża pana o przywłaszczenie jego narzędzi. Nie, panie, nie o przywłaszczenie, tylko o kradzież. Ale co też panowie mówicie?
To Boży człowiek. On mi syna wyratował. Wasyla uratował. Grzech, panoczku, bierzesz na duszę. Grzech. Panie komendancie, niech pan natychmiast przystąpi do rewizji. Grzech, panoczku. Panie Kosiba, muszę pana aresztować. Dzień dobry, panicu. Nareszcie panic w Ludwikowie. I od razu z dworca do oranżerii. Król zetnie wszystkie najpiękniejsze kwiaty. I róże. Wszystkie ściąć? A dokąd odezwać, proszę panica? Ja sam wezmę. Zapewne dla kogoś z sąsiedztwa. Tak. Dla kogo? Więzienia. Jak to przeze mnie? A tak to, że przez ciebie. Bo jakby on tych narzędzi dla ciebie nie brał, to by nic nie było. A tak? On zwolnił go. Stanę jako świadek. Wszystko powiem. Powiem, jak mi życie uratował. Tak, ty będziesz mówiła, a on będzie siedział. A ja będę na niego czekała, tak? Będę. A dlaczegoż to ty będziesz na niego czekała? Jakim takim prawem, a? A takim prawem, że będę czekała i już. A ja ci powiadam, że to ja będę na niego czekała. A właśnie, że ja. A właśnie, że ja. Co ty tu robisz? Ja tu u was już nie zostanę. Co ty gadasz, gołąbko, głupstwa ty gadasz. A to wszystko przez ciebie, bredo jedno. A cóż ja takiego złego powiedziała? Jak jest na naszej łasce, to niech nie będzie taka honorowa. Na twojej łasce jest? Cicho, sierotko, cicho. Ja już dłużej na waszym łaskawym chlebie być nie mogę. Przebacz ty mnie, głupi. Nie płacz. No nie płacz. Ja tobie dam wszystko. Chcesz? Dam tobie ta moja zielona chustka w kratkach. Dam. Nowa. 2 złote kosztowała. Jak Boga kocham, zapytaj Olga, cała 2 złote kosztowała. Tak, kosztowała 2 złote. Tylko już nie płacz, nie płacz. Ja o was nigdy nie zapomnę. Ale nam już czas. Dokąd ty idziesz? Do Szkopkowej. Ale o, przecież u Szkopkowej już jest inna panienka. No to może gdzie indziej znajdę pracę. O, la Boga, la Boga. Moja Michalesiu, ja mam do Michalesi prośbę. Czy Michalesia nie wie, czy Michalesia nie może mi powiedzieć, gdzie została pochowana? Kto? No, ta panienka, co zginęła w katastrofie. W jakiej katastrofie? No, razem ze mną. Jezus Mario, co też pan Leszek mówi? Marysia od Szkopkowej? Jakże ją mogę pochować? Toż ona żyje. Żyje? Co? Co? Marysiu! Marysiu, kochanie ty moje! Teraz nic już nas nie rozdzieli. Tak czekałam. Tak długo czekałam. Tyle dni. Byłaś szczęśliwsza ode mnie. Bo ja już na nic nie czekałem.
nie żyjesz. Ja bym w tej chwili już nie żył. I po cóż miałem żyć bez ciebie? O, mój drogi! Bez niej nie mogę żyć. Chciał się zabić. Dla takiej dziewczyny. Więc jakaś panienka z kina była mu droższa od nas. Nigdy się nie zgodzę na to małżeństwo, nigdy! On ją kocha, Elu. Chcesz, żebyśmy mieli synową z takiego środowiska? Ukryłaś przed nim, że dziewczyna żyje. Zrobiłam to tylko dla jego dobra. On cię może za to znienawidzieć. A ja nie chcę stracić swojego syna, rozumiesz? Nie chcę. No więc co mamy zrobić? Jeśli w tej chwili nie okażemy mu trochę serca, nie zobaczymy go więcej. Jadę do młyna. Zaczekaj. Pojadę z tobą. Starzejemy się, kochani. Trzeba nam coraz więcej ciepła. Widzisz, i to wszystko zrobił dla mnie. A teraz, gdy ja jestem taka szczęśliwa, to on jest w więzieniu. La pâleur, morne et douce, éche. Wydobędźmy go stamtąd. Zwrócę cię do najlepszych adwokatów. Dziecko moje. Byłem trzykrotnie w izbie, gdzie mieszkał oskarżony. A jakie warunki higieniczne zastał pan w tej izbie, panie doktorze? Okropne, panie prokuratorze. Podłoga była zawalona jakimiś chrupieciami, śmieciami. Zaduch panował w izbie tak straszny, że doprawdy trudno było oddychać. A gdzie oskarżony przeprowadzał operację? Właśnie w tej izbie. Widział pan narzędzia chirurgiczne, których znachor używał do operacji? To nie były narzędzia chirurgiczne, panie prokuratorze. To były zwykłe ślusarskie młotki. Luta, obcęgi. Między innymi widziałem zwykły nóż kuchenny i pilę ogrodniczą, całkowicie pokryte rdzą. A czy użycie takich narzędzi może spowodować zakażenie, śmierć? Osobiście skonstatowałem 72 wypadki śmierci. I to tylko w ciągu ostatnich 2 lat. Wskutek zabiegów różnych znachorów na terenie naszego powiatu. Pan doktor skonstatował 72 wypadki śmierci wskutek zabiegów różnych znachorów. Tak jest. A czy może pan wskazać wypadek śmierci spowodowanej przez oskarżonego Kosibę, mimo iż ten używał zardzewiałych narzędzi? Nie, nie mogę. Doskonale. Pan doktor przypomina sobie 2 ciężko rannych ludzi w katastrofie motocyklowej. Obecnie na sali. Przywieziono ich do mlyna, dokąd pana wezwano. Czy wie pan, kto pana wezwał? Podobno ten znachor. Tak, znachor. Czy oskarżony błagał pana doktora o ratowanie rannej dziewczyny? Tak, ale nie udzieliłem jej pomocy, stwierdziwszy, że stan jej jest beznadziejny. Czy oskarżony prosił pana wówczas o pozwolenie skorzystania z pańskich narzędzi? Żaden lekarz nie pozwoliłby na to, żeby taki znachor, taki ciemny chłop. Ale ten ciemny chłop dokonał operacji i uratował pacjentkę narzędziami, których nie chciał mu pan dobrowolnie użyczyć. Narzędziami, o których przywłaszczenie pan go potem oskarżył. Czy to nie jest przypadkiem obawa przed konkurencją zawodową? Ja proszę Wysokiego Sądu o wzięcie mnie w obronę przed atakami pana mecenasa. Czy obrona ma jeszcze jakie pytanie? Jeszcze jedno tylko, ostatnie.
Panie doktorze, czy będąc na miejscu oskarżonego i wierząc w to, że może pan uratować życie ludzkie, postąpiłby pan tak jak on, czy też dałby pan zginąć młodej dziewczynie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję. Więcej pytań nie mam. Teraz pewno usłyszymy sławę naszą jako eksperta. Biegły profesor doktor Dobraniecki. Muszę stwierdzić, że we wszystkich zbadanych przeze mnie wypadkach operacje dokonane przez oskarżonego były przeprowadzone zupełnie prawidłowo i uchroniły ofiary od śmierci względnie od nieusuwalnego kalectwa. Oskarżony nie posiada żadnego wykształcenia. Czym więc pan profesor tłumaczy sobie doskonałość jego zabiegu? Przyznaję, że sam jestem tym zdumiony. Osobiście znałem niegdyś jednego chirurga o podobnym talencie i takiej pewności ręki, jak ten znał. Strony nie mają więcej pytań? Nie. Nie. Wobec tego dziękujemy panu profesorowi. Świadek Florentyna Szkopkowa. Dlaczego wezwała pani znafora, a nie lekarza? Żeby pan prokurator miał takie kolki w boku jak ja, to by to samo zrobił. Niech świadek odpowiada tylko na pytania, a nie przeprowadza porównań z panem prokuratorem. A to pan prokurator, nie człowiek? Proszę mówić do rzeczy. A niby co do tych kolek, tak? Nie mam więcej pytań. Proszę. Czy oskarżony pomógł pani? Na kolki, proszę pana, to mi pomógł, tylko... Proszę się zwracać do sądu. Tylko proszę pana sędziego, ta wątroba to mnie w dalszym ciągu boli. Sąd nie interesuje się zupełnie wątrobą świadka. Jakiego świadka? No pani. Aha. To jest pani prywatna sprawa. No chyba, że prywatna. Widzisz, Marysia, pan sędzia kubek w kubek to samo mówi, co ja, że to są sprawy prywatne. I po co to wyciągać na całą publiczność? Jeszcze mnie w gazetach, co nie daj Boże, opiszą i... Dosyć! Aha, dobrze. Do widzenia państwu. Panie prokuratorze, a co do tego znafora, jak Boga kocham, mogę go polecić. Nie pożałuje pan. Do widzenia państwu. Bóg go do mego domu sprowadził. Syna mego uzdrowił. Ludziom sąsiedzkim dużo pomógł. Tak od i prosimy wielmożnego sądu, żeby go uwolnił. Na chwałę Boga i na pożytek ludzki prosimy. Rękę miałem złamaną. Ratować mnie Bóg, a teraz co? Ty grosza wziąć nie chciał, a jak biedny człowiek potrzebował, to oddał swoje ostatnie. Prosimy go swoim spokojem. Proszę o spokój, bo każę opróżnić salę. Znaję, że wyrok pierwszej instancji może się wydać nazbyt surowy. Oskarżony nie należy do najgorszego gatunku szarlatanów. Do uprawiania jego procederu mogły go skłonić pobudki szlachetne. Ale my tu nie reprezentujemy miłosierdzia. Jesteśmy przedstawicielami prawa.
Nie wolno nam zapominać, że oskarżony łamał je. Niewątpliwie są tu okoliczności łagodzące, ale nie mniej przeto nie możemy ignorować faktu. Kradzież pozostanie zawsze kradzieżą. Nie możemy również zgodzić się z tym, aby życie ludzkie powierzano znachorowi, którego wiedzy i umiejętności nie gwarantują ukończone studia medyczne. Ślepe fatum zrządziło, że ten oto człowiek znalazł się w tej sali, przed tym trybunale. Nie tu jego miejsce. Antoni Kosiba powinien w tej chwili znajdować się w auli uniwersytetu, w obliczu Senatu Akademickiego i nie na wyrok powinien czekać, lecz na wręczenie mu dyplomu doktora honoris causa Wydziału Medycznego. Czyż zeznania świadków, których leczył oskarżony, nie są żywym potwierdzeniem jego umiejętności i wiedzy? Pan prokurator dopatruje się winy w tym, że oskarżony, nie posiadając dyplomu, ośmielał się ratować bliźni. A gdyby skoczył do wody dla ratowania tonącego, musiałby również posiadać świadectwo z ukończenia szkoły pływackiej? Wierzę, że każdy uczciwy człowiek za zaszczyt będzie sobie poczytywał uściśnięcie tej spracowanej, brudnej, a przecież najczystszej ręki na świecie. Oskarżonemu przysługuje prawo głosu. Ma pan prawo ostatniego słowa. No ma pan prawo ostatniego słowa. Ja nie mam nic do powiedzenia. Nie wszystko jest. Bezprawnie zajmował praktyką lekarską, co jest niewątpliwie przestępstwem. Karygodnym jest również korzystanie z cudzych narzędzi chirurgicznych bez wiedzy właściciela. Biorąc jednak pod uwagę stwierdzone ponad wszelką wątpliwość szlachetne pobudki, które kierowały oskarżony, jego całkowitą bezinteresowność oraz fakt niemożności dokonania operacji bez tych narzędzi, sąd apelacyjny uznał za możliwe i słuszne uwolnić oskarżonego od winy i kary. Panie Kosiba, zwyciężyliśmy! Jest pan wolny! 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 Słuszny należało! Pojedzie pan teraz do nas. O tak, tak, odpocznie pan u nas. Mamy przecież panu tyle do zawdzięczenia. Ja już nie jestem wam potrzebny, wrócę do mlyna. Chodźmy do domu, Antoni. No to chociaż podwieziemy pana. Tak, jedziemy na cmentarz. Muszę podziękować matce za to, że wysłuchała mojej modlitwy. Jest pan wolny. Chodź. Thank you.
panie doktorze, co robić? Pani ojciec stracił przytomność. Za chwilę odzyska ją na zawsze. Ojciec. To pani ojciec. Profesor Rafał Wilczur. Kolega Dobraniecki. A to ciekawy wypadek. Nie, doktor. No, o ile nie będzie gorączki, to wyżyje. Tak, ale panie profesorze, pan spóźni się na ślub córki. Co, panie profesorze? Nie to. Jakże, w kiciu? To? To ja. Przepraszam, praca.